Cześć, Michał Pisarski i nowy Asus Zenfone 3 w wersji o chwytliwej nazwie ZE520KL. Mimo obecności słówka Zen, sprzęt ten z pewnością nie jest uosobieniem czy też usmartfonowieniem spokoju. Dlaczego? A to już musicie poświęcić 5 minut i obejrzeć test. Znacie to uczucie, kiedy nie spodziewacie się po danym produkcie absolutnie niczego zaskakującego, a on robi Wam naprawdę miłą niespodziankę? Ja miałem tak z aparatem Zenfona 3. 16-megapikselowa kamerka z systemem optycznej stabilizacji obrazu robi zdjęcia, które imponują intensywnością barw i szczegółowością. Smartfon łapie ostrość naprawdę w ułamku sekundy dzięki laserowi i systemowi detekcji fazy, a poza tym potrafi sprawnie śledzić poruszające się obiekty. W dedykowanej aplikacji znajdziemy rozbudowany tryb manualny oraz kilka miłych dodatków. Podsumowując, mamy tu do czynienia z jednym z najlepszych aparatów w swojej klasie cenowej. Ładne zdjęcia pooglądamy sobie na wysokiej klasy wyświetlaczu IPS o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości Full HD. Warto zwrócić uwagę na dobrą czytelność panelu nawet w słońcu dzięki jasności 600 nitów oraz na możliwość kalibracji temperatury barw z poziomu ustawień. Poza tym Zenfone dysponuje coraz popularniejszym w ostatnim czasie filtrem niebieskiego światła, który sprawia, że z telefonu znacznie wygodniej jest nam korzystać na przykład przed snem. A jednym zdaniem, ekran jest świetny. Trendy w świecie smartfonów zmieniają się dość często, więc poprzednie generacje Zenfonów wyglądają teraz dla większości osób jak dziwni przybysze z krainy plastikowych koszmarów. Przy projektowaniu trójki producent zdecydował się na pójście o krok do przodu i wynik jest naprawdę ciekawy. Miejsce przycisków regulacji głośności na tylnej ściance zajął czytnik linii papilarnych, a telefon kusi atrakcyjnym połączeniem aluminium z dwiema taflami szkła Gorilla Glass. Tak się tylko zastanawiam, czy gdzieś już tego nie widziałem. No ale odkładając złośliwości na bok, Zenfone może przesadnie nie wyróżnia się z tłumu, ale wygląda bardzo przyjemnie, jak sprzęt z wyższej półki. Energię w Zenfonie uzupełniamy za pomocą ładowarki z wtyczką USB typu C, a proces ładowania trwa około 1,5 godziny. Pojemność 2600 mAh może budzić na pierwszy rzut oka pewne obawy, ale szybko okazuje się, że telefon bez problemu wytrzymuje dobę dość intensywnego użytkowania. Szału nie ma, ale gdy kupicie trójkę, na pewno nie będziecie zawiedzeni wydajnością akumulatora. Ani wydajnością w ogóle. Snapdragon 625 oraz 4 GB RAM teoretycznie nie są duetem jaskółek zwiastujących nadejście świetnej maszyny dla graczy. A tu proszę, Zenfone po raz kolejny pozytywnie zaskakuje. Ekrany ładowania są krótkie, a animacja nie krztusi się zarówno przy pozycjach pokroju Angry Birds, jak i przy każdych wyścigach czy strzelankach zapędzających CPU i GPU do intensywnej pracy. Jest też specjalny tryb gier, coś na modłę tego, co znamy z nowych smartfonów Samsunga. Dzięki niemu możemy na przykład strumieniować rozgrywkę wraz z naszą twarzą z kamerki na YouTubie czy Twitchu, albo zapisywać wideo lokalnie w pamięci smartfona. A już prawdziwy hit to opcja przeszukiwania zasobów YouTube'a i odpalania wideoporadników bez wyłączania gry. Strzał w dziesiątkę. Właśnie opisałem jedną z zaledwie kilku udanych modyfikacji Androida wprowadzonych przez Asusa. Nakładka Zen UI od początku przytłacza nas bowiem mnogością zmian i dodatkowych funkcji w stosunku do czystego systemu, a wiele z nich wywoła w nas tylko zdezorientowanie, irytację, a nawet wściekłość. I gdzie to Zen? Niektóre są zapewne przydatne, lecz w otoczeniu nieprzejrzystych menu oraz miliona ustawień i tak wyglądają jak kupa śmieci. To nie wszystko. Nie trudno natknąć się także na błędy w tłumaczeniu interfejsu. Tu pojawi się napis po angielsku, tam tekst nie mieści się w ramkę itd. Obrazowo Zen UI opiszę w ten sposób. To tak, jakbyście po zameldowaniu się w ekskluzywnym hotelu najpierw zgubili się na korytarzu, a potem musieli od razu wynieść z pokoju 10 worków ze śmieciami. Z pewnością, gdy po raz pierwszy włączacie nowy telefon, marzycie wręcz o tym, by znaleźć na nim mnóstwo aplikacji. Apka z wbudowanym forum Asusa, nieprzetłumaczona na polski pomoc użytkownika, chmura, Amazon Kindle, lista zadań do wykonania, program do robienia filmów, kolejny do kolaży ze zdjęć, własny serwis społecznościowy Asusa i przeglądarka z ptaszkiem w ikonce. Mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. Na szczęście większość uciążliwego oprogramowania da się usunąć. Nie wiem, co myślą sobie producenci, usuwając z wcale nie tak niskobudżetowych telefonów NFC. Wiem, że nie każdemu to do szczęścia potrzebne, ale ja na przykład często paruję za pomocą tej funkcji urządzenia lub inicjuję przesyłanie niewielkich plików. No i coraz więcej osób lubi płacić smartfonem. Może jeżeli kupią sobie Zenfona, nauczą się oszczędzać. Tak jak Asus na niedrogim przecież module. Niby są tylko trzy i nie trzeba być geniuszem, by zapamiętać ich ułożenie tak, aby korzystać z nich bez przeszkód w ciemności. Nie zmienia to jednak faktu, że ikonki przycisków nawigacyjnych nadrukowane na obudowie wyglądają po prostu słabo i nieco psują efektowną stylistykę urządzenia. Dużo lepszym rozwiązaniem są podświetlane przyciski, które w swych droższych smartfonach wykorzystuje chociażby Samsung.
Testowana przez nas wersja Zenfona posiada 64 GB pamięci wewnętrznej i 4 GB RAM. W sklepach pojawi się jednak również edycja 32x3 GB, a w jej przypadku może zasmucić fakt, że chcąc zamontować drugą kartę SIM, musimy zrezygnować z karty pamięci. Szczególnie, że aż 11,3 GB miejsca przeznaczono na przeładowany system i sięgnięcie po microSD prawdopodobnie stanie się dla nas w pewnym momencie niezbędne. Poza tym, druga karta nie obsługuje LTE. To tylko drobna uwaga z naszej strony, bo poza tym w Zenfonie nie bardzo jest już się do czego przyczepić. To bardzo dobry telefon, którego słabą stroną jest głównie oprogramowanie.